Liga Świątek, czołowa tenisistka świata, zrobiła wczoraj spektakularne wrażenie podczas ceremonii losowania grup nadchodzącego turnieju, wygrana finals. Uwagę zwróciła nie tylko swoją obecnością, ale również wyborem stroju, który był odzwierciedleniem jej skromności i profesjonalizmu. Zamiast tradycyjnej sukni czy eleganckiej stylizacji, Świątek postawiła nastonowaną, skromną kreację. Co jest świadectwem jej skoncentrowania na sporcie, a nie na zewnętrznym blasku. Ostatnie tygodnie były dla świątek wyjątkowo intensywne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Świat sportu obiegły wieści o zakończeniu wieloletniej współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, z którym Iga osiągnęła liczne sukcesy, w tym wygrane turnieje wielkoszlemowe i zdobyty medal olimpijski w Paryżu. Zmiana ta zaskoczyła wielu. Jednak świątek szybko dokonała kolejnego strategicznego ruchu, zatrudniając doświadczonego Belga, Wima Fisset, jako nowego trenera. Z niecierpliwością oczekiwano na powrót świątek na kort, co ma nastąpić już 2 listopada na turnieju wygrana finals. To prestiżowe wydarzenie, które kończy sezon tenisowy, gromadzi osiem najlepszych zawodniczek świata z poprzedniego roku. Świątek, jako jedna z czołowych tenisistek, nie tylko bierze w nim udział, ale jest także jedną z faworytek do zwycięstwa. Z pewnością oczy wszystkich kibiców i miłośników tenisa będą zwrócone na Igę Świątek, która ponownie będzie miała szansę potwierdzić swoją dominację na światowych kortach. Fans of sports are eagerly anticipating her performance and are curious to see how the collaboration with her new coach will translate into her game during such a high-caliber competition. Tegoroczne finały Wygrana, które odbywają się w Arabii Saudyjskiej, przyciągnęły uwagę fanów tenisa nie tylko z powodu emocjonujących meczów, ale także ze względu na obecność Igi Świątek, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowym tenisie. Świątek, która w ubiegłym roku zrobiła furorę swoją czerwoną suknią projektu Magiedy Butrym, tym razem zdecydowała się na bardziej stonowany wybór odzieży. W tym roku, bez tradycyjnej gali po losowaniu, polska tenisistka pojawiła się w eleganckiej, ale skromnej stylizacji, składającej się z długich spodni, czarnej kurtki i ciemnej bluzki, co idealnie komponowało się z bardziej kameralnym charakterem wydarzenia. W fazie grupowej świątek znalazła się w grupie pomarańczowej, gdzie jej przeciwniczkami będą Koko Gałów, Jessica Peguła i Barbara Krejcikowa. W grupie fioletowej rywalizować będą Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina i Cinwen Zheng. Emocje na korcie z pewnością będą wysokie, a fani tenisa z niecierpliwością oczekują na każdy mecz. Co do kreacji Iggy, jej wybór subtelniejszej i mniej formalnej odzieży może odzwierciedlać jej skoncentrowanie na nadchodzących meczach oraz chęć pozostania skupioną na sporcie, nie na modowych wyborach. Jak widać na zamieszczonym przez nią zdjęciu na Instagramie, Iga wygląda zarówno profesjonalnie, jak i stylowo, co z pewnością przypadnie do gustu jej fanom ceniącym elegancję połączoną z prostotą. Jak Wam się podoba ten mniej formalny, ale równie elegancki strój Igi Świątek na ceremonii losowania? Czy preferujecie, gdy sportsmenki stawiają na bardziej wyróżniające się kreacje, czy też podoba Wam się podejście Igi? które skupia się bardziej na komforcie i funkcjonalności. Zapraszamy do dyskusji i dzielenia się opiniami.